Dzień dobry, moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepco i na sam początek mamy tutaj przecudowne ubrania świąteczne. 50 zł kosztuje taki sweter od rozmiaru S do rozmiaru XXL. Zobaczcie, tutaj ma takie śnieżynki. Tutaj mamy wyszytego takiego niedźwiedzia. Tak, chyba to jest niedźwiedź. Tak wygląda, fajny w dotyku. Tak wyglądają ściągacze. Jeszcze Wam pokażę z tyłu. Tak się prezentuje. Dobra. Odwieszamy. Następnie mamy tutaj t-shirt. I ten kosztuje 25 zł od rozmiaru S do XXL. Więc również spory. Wiadomo, że on się rozciąga. Tak się prezentuje. Zobaczcie te rękawki. Tak wyglądają. Jak widzicie, ten renifer ma rozciągnięte takie lampeczki. Te lampeczki są takie brokatowe i ma jeszcze tutaj taki pompon, więc to jest taki fajny dodatek. Taki mały gadżecik, ale fajnie wygląda. Następnie mamy tutaj z myszkami Ki za 25 zł od rozmiaru S do XXL. Tu mamy XL i zobaczcie, jaka ta bluzka jest duża. Jeszcze ma dodatkowo tak podwinięte rękawy. Trochę się oddalę, żeby Wam pokazać, jak ona wygląda z przodu w całości, no i z tyłu po prostu dla formalności cała czerwona. Dobra, co muszę Wam pokazać, to po prostu, no ja jestem zakochana, mam nadzieję, że teraz już jak trochę mi ubyło, w nią się zmieszczę. 35 zł od rozmiaru S do XXL. Taka spódniczka zwężana na dole i tu, jak widzicie, jest jeszcze tak oprzyta. Pokażę Wam, jak wygląda z drugiej strony. Tak się prezentuje. Nie wiem, jakie to jest, czy to jest skóra, czy skaja, nie wiem, nie mam pojęcia, ale fajnie wygląda. Z tyłu ma jeszcze taki zameczek. Poczekajcie, pokażę Wam z tej strony, bo z przodu to już widzieliście, a z tej strony wygląda tak. No myślę, że na zbliżające się święta będzie fajnie wyglądała. Można założyć jakąś ładną bluzeczkę i będzie się fajnie prezentowała. Mam nadzieję, że się zmieszczę w nią. No i że będę dobrze wyglądać, nie? Bo co z tego, że ona fajnie wygląda na wieszaku, jak może źle wyglądać na mnie? Ale to zobaczymy już w przymierzalni. Dobra, pokażę Wam tutaj bluzeczki, sweterki, także zostańcie do końca. Jeżeli jesteście tu nowi, to możecie subskrybować mój kanał, będzie mi bardzo miło. Jedziemy do 18 tysięcy subskrypcji. No, i wtedy będzie rozdanie. 30 zł od S do XXL. Macie taki golfik i tu mamy w kolorze białym. On jest taki cieniutki, jak widzicie. Pokażę Wam to z drugiej strony. I tu jeszcze mamy w kolorze czarnym. No ale nie wyciągam Wam tego, to bez sensu. Tu mamy akurat rozmiar L. To są wszystkie takie same ceny i rozmiarki jak tego golfika wyżej. Golfika, golfiku. Idziemy dalej. Dalej mamy sweterek. I zobaczcie, tu jest rękaw. Już Wam od razu pokażę, jak jest na dole. Z przodu krótszy, z tyłu dłuższy i jeszcze ma takie rozporki po bokach. 40 zł od rozmiaru S do XXL. Tak się prezentuje. Powiem Wam szczerze, że czasami wkurzam się, bo ciężko mi dosięgnąć jest do tych górnych rzeczy. A chciałabym je Wam pokazać. Muszę wtedy się wyginać i stawać na palcach. Ale tu Wam teraz tak pokażę. 20 zł od S do 3XL. Słuchajcie, 3XL i ona się rozciąga. Widzicie to? Ona się rozciąga. Jeszcze ma dodatkowo taką gumeczkę ściągającą na piersiach. Więc pakować się, dziewczynę, nie patrzeć, wziąć sobie rozmiarek swój i po prostu swój, albo na przykład jak jest te 3XL chyba największy, to weźcie tak. Chodzi mi o to, że większa osoba też może go przymierzyć i jestem pewna, że wejdzie i nie będzie problemu. 40 zł od S do XXL, taki golfik. Jak widzicie, on jest taki wyłożony na ramiona. Nie wiem, czy on ma jakąś swoją nazwę. Nie jestem alfą i omegą, niestety. I tak on się właśnie prezentuje. Dobra, następny mamy i tada, mamy go na dole. Mamy go na dole. 40 zł kosztuje od S do XXL.
fajny w dotyku, zaraz Wam pokażę drugi kolor i inny w ogóle, inny fason, ale pokażę Wam, że to jest ten sam materiał. Musicie oczywiście patrzeć, bo jak widzicie tutaj już są pozaciągane, więc zanim sobie zakupicie to dobrze przejrzyjcie, bo no niestety niektórzy jak przymierzają to gdzieś tam zahaczą i później on jest taki brzydki, chciałoby się kupić, a on wisi zahaczony. No, także tak to wygląda. I tutaj macie ten brązowy, on też jest z tego samego materiału, także on jest taki bardzo mięciutki i milutki w dotyku. Dobra, jedziemy dalej. 25 zł od S do 2XL, przepraszam. Do 2XL macie taką koszulkę z tweetim. I tu rękaw jest troszeczkę inny niż wszystkie takie tradycyjne rękawy. Zobaczcie, on jest taki tutaj przyszyty, tak szerzej. No i z drugiej strony, zaraz Wam tu pokażę dół, z przodu krótsza, z tyłu dłuższa i z boku też rozporki i z tyłu ona po prostu jest normalną taką koszulką, normalnym t-shirtem. Dobra, tu mamy załatwione, idziemy dalej. Zostańcie do końca, bo jeszcze chciałabym Was zaprosić na mój Instagram, kto jeszcze mnie nie obserwuje, będzie mi bardzo, bardzo miło, jak mnie tam zaobserwujecie, będziecie tam ze mną, tam pokazuję swoje życie, swoją może teraz już troszeczkę inną pracę, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, także Was zapraszam, po prostu, tak. Tutaj z tego przeglądu pokażę Wam również teraz fajny sweter. 60 zł kosztuje, od rozmiaru S do XXL. Do XXL i słuchajcie, on się rozciąga. Również powiem Wam szczerze, że fajny materiał. Taki, no nie wiem jak Wam to powiedzieć. Naprawdę te materiały się bardzo poprawiły i jak dotykam, to od razu wiem, że chciałabym ten sweter założyć, a uwierzcie mi, ja jestem wybredna, bo jak mnie coś gryzie, czy coś innego się takiego dzieje, to nie. To ja już tego nie ubiorę i nie będę tego nosić. Także tu mamy również taki sweterek, powiem Wam szczerze, taki świąteczny, fajny, taki do domku w górach, nie? Założyć, bardzo ładnie to wygląda. Tu mamy golfik czerwony, może ktoś by chciał na święta, 30 zł od rozmiaru S do XXL. Tak się prezentuje, tu ma takie rękawki. No i tu jest po prostu prosty, bez żadnych tam udziwnień. Tu mamy czarny, jak widzicie on się tak mieni. Czekajcie, tam Wam pokażę cenę, bo tutaj wisiał do góry, znaczy tył naprzód, przód na tył, albo tył naprzód, 40 zł i jak widzicie on się tak błyszczy. Może tu Wam tak pokażę jeszcze z bliska, także jak ktoś lubi błysk, to tadam, tutaj mamy fajny, błyszczący sweterek. I żeby nie było, że Wam wszystko tak polecam, to słuchajcie, kupiłam moim chłopakom z Harry'ego Pottera te nowe piżamy. Jedna kosztuje 40 zł i to jest po prostu jakaś tragedia. One są przecudowne, miłe w dotyku, ale wszędzie jest pełno w domu kotów, tak zwanych kotów po tych piżamach, także ja nie polecam, żeby nie było, że ja wszystko polecam. 40 zł od S do L. Tu macie sweterek w kolorze czerwonym, niezapinany. O, i dobra Wam powiem od razu, także no ja miałam taką sytuację, nie wiem czy wszystkie te piżamy są z takiego zrobione, ale ja miałam taką sytuację, już były wyprane i dalej to samo się dzieje, mam po prostu tego dosyć, bo dzieci założą wieczorem, a rano już po całym domu jest wszędzie pełno tych, nie wiem, no tego tworzywa, tego materiału, tych takich, no nie wiem jak Wam, tego pyłku z tej piżamy, ona jest granatowa, więc wszędzie jest pełno tego w domu i nie wiem, wypiorę to jeszcze raz albo ze dwa razy na 60 stopni może tym razem, bo wcześniej tak tylko przeprałam to delikatnie. 35 zł kosztuje ta bluzeczka, także jak ktoś ma zamiar kupić, a może ktoś miał też taką sytuację, to piszcie w komentarzu, czy to tylko ja mam takiego pecha, no ale jedna była kupiona w innym pepko, druga w innym, także wydaje mi się, że materiał wszystkich tych piżam jest taki sam, no a szkoda, bo piżamy naprawdę świetne. Dobra, tu Wam pokazuję taki sweterek i ten sweterek mamy szary z takimi błyszczącymi cekinkami i od drugiej strony one, widać tutaj jak one są po prostu przyszyte do swetra. No, także tutaj jest minus,
bo gdzieś tam miałam taki komentarz, że ja mówię, że tu jest takie wszystko piękne. No, no nie, jak coś jest fajne, to ja po prostu to pokazuję, a jak coś jest niefajne, to ja tego po prostu no, nie pokazuję, tak? Wiem, że coś jest nie teges, no to nie pokażę Wam. 50 zł możecie sobie kupić takie dżinsy do rozmiaru 4-4. I jak widzicie, one są zwężane ku dołowi, mają tutaj fajne takie przetarcie na kolanach. No i na końcu są siepane. Siepane. No i z tyłu wyglądają tak. Dobra. Odwieszam. I to już chyba będzie na tyle dzisiejszego przeglądu. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy Wy macie takie sytuacje jeszcze z pepkowymi ubraniami, jak ja miałam. Może macie z czymś innym, to również się tym podzielcie. Fajnie by było, żeby ktoś się nie naciął za na przykład 80 zł, tak jak ja podwójnie kupiłam piżamy, po prostu wtopić pieniądze w błoto. Życzę Wam miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć.